Witamy Szyj.pl, witamy Maszynosfera, Paweł Maksym. Kolejne spotkanie z funkcjami maszyn. Dzisiaj zajmiemy się funkcją wyłączanego transportu. Co to jest, do czego służy i czy przyda się Wam w Waszych maszynach? Moi drodzy, wyłączany transport to nic innego jak schowanie ząbków transportera po to, żeby nie brały udziału w procesie szycia. Krótko mówiąc, żeby nie transportowały Wam materiału, żebyście mogli sobie robić dowolne rzeczy, malować po tkaninie, pikować z wolnej ręki, czy też chociażby, nie wiem, przyszywać guzik. To wszystko, do czego nie potrzebujemy transportu, będzie miało w tym momencie dużo prostszą drogę do zastosowania. Jak taki transport wyłączyć? Okazuje się, że na dwa sposoby. Pierwszym sposobem, jeśli maszyny nie mają typowego wyłącznika, być może posiadają na wyposażeniu standardowym albo opcjonalnym taką rzecz. To jest płytka zasłaniająca transport. Taką płytkę znajdziecie na wyposażeniu standardowym maszyny Juno J15. To jest maszyna, która takiego wyłącznika stricte nie ma, natomiast możemy sobie właśnie poradzić w taki sposób. Takie dwa tutaj czpienie, dwie dziurki w płytce ściegowej do tych oto dziurek. O, najlepiej tylko tak, jak powinno być. Idealnie pasuje sobie ta płytka i teraz w momencie, jeżeli będę kręcił kołem zamachowym, po prostu płytka jest na tyle gruba, że ząbki transportera już mi materiału transportować nie będą. Zabierzmy nitkę, będzie lepiej widać, proszę bardzo. Ząbki nie wystają ponad płytkę ściegową, a więc możemy sobie robić dowolne rzeczy w takim kierunku, w jakim akurat chcę. Nieco wyższe modele maszyn posiadają już specjalny wyłącznik. Należy go szukać najczęściej gdzieś pod stolikiem. Uwalniamy wolne ramię, przekręcamy maszynę i co? I tu, jak się przyjrzymy, proszę bardzo, mamy pewien wyłącznik. W tej pozycji ja też pokręcę od razu kołem zamachowym. Zobaczcie, te ząbki transportera są na górze. W momencie, kiedy zrobimy klik, ząbki transportera już nam nie wychodzą. One zostają sobie na dole. Troszeczkę się ruszają, ale wszystko dzieje się pod płytką ściegową. No i teraz, co mi daje to wyłączenie ząbków transportera w praktyce? W praktyce wygląda to, moi drodzy, tak. Zwróćcie uwagę, też żeby nie opóźniać, przygotowałem już pewną stopkę, która nam do tego celu będzie służyła idealnie. To jest stopka do haftowania, pikowania i cerowania. Ona jest założona. Jak widzicie, zdemontowany jest cały uchwyt razem ze stopką uniwersalną motelny. Odkręciłem go i przykręciłem specjalną stopkę, która porusza się razem z igielnicą. Czyli daje nam możliwość po prostu kierowania i malowania po tkaninie tak, jak chcemy. Żeby nie być tutaj gołosłownym, pokażemy, jak to będzie wyglądało na przykładzie. Oczywiście przykład ten traktujemy jako amatorski. Opuszczam tą stopkę. Włączamy maszynę do prądu, bo z prądem działa nieco lepiej. Cyk, proszę bardzo, maszyna nawleczona, transport wyłączony, zamontowana stopka do cerowania. Zobaczcie, jakie to jest proste. Oczywiście nie mam żadnego narysowanego wzorku, więc tworzę sobie aktualnie to po prostu, co mi wpadnie do głowy. Oczywiście i paradoksalnie, im szybciej maszyna chodzi, tym łatwiej to zrobić. Można zrobić takie fanaberyjne kształty, można malować, czyli obrysowywać sobie jakiś po prostu wcześniej narysowany kształt, po prostu tworzyć swoje dzieła za pomocą maszyny i ściegu stebnowego. Proszę bardzo. Kształty mogą być przeróżne. Tutaj taka moja czysta fanaberia przedstawia to, no zdecydujcie, co to jest. Natomiast oczywiście też na naszym wzorniku pokażę, jaki taki efekt wygląda już profesjonalnie zrobiony, skończony. Taki tutaj loty trzmiela wszelakiej maści, czy to malowanie po tkaninie, na przykład, to wszystko jest zrobione z wolnej ręki. Właśnie za pomocą między innymi takiej stopki. Zobaczcie, efekty są super. Co można powiedzieć? Czy konieczne jest do tego wyłączenie transportu? Czasami nie. Czasami, jeżeli ustawicie sobie na przykład długość ściegu na zero, te ząbki będą się pokazywać. Troszeczkę będą przeszkadzać w transporcie, więc nie będzie to aż tak dokładne, ale dacie radę również zrobić takie efekty. Natomiast im dokładniej chcecie coś namalować na tym materiale, na którym to malujecie, tym ta funkcja będzie bardziej potrzebna, ponieważ na pewno będzie sprzyjać dokładności i precyzji w takim malowaniu po tkaninie.
Tyle jeśli chodzi o funkcję wyłączonego transportu. Na koniec wspomnę tylko, że oczywiście, żeby powrócić do pierwotnych ustawień, musimy ten przełącznik przełączyć z powrotem. I nie panikujcie, jak ząbki się nie pokażą. Dopiero po pełnym obrocie kołem zamachowym, co też niniejszym zrobię, proszę bardzo, przełącznik w stronę właściwą i dopiero pełny obrót koła zamachowego uwidocznił nam z powrotem ząbki ponad płytką ściegową. W niektórych maszynach będzie to charakterystyczny klik jeszcze wydawany. Tutaj nasłuchiwałem, ale się go nie dosłuchałem, więc tutaj tego kliknięcia nie było. W niektórych maszynach będzie, nieważne. Jeżeli kupujecie nową maszynę, chcecie popuścić wodze fantazji i malować po materiale, na pewno ta funkcja będzie przydatna, pozwoli na precyzyjne prace, czy takie, czy wręcz po prostu obrazy namalowane ściegiem stebnowym właśnie na waszych maszynach wielofunkcyjnych. Wyłączany transport, zdecydujcie, czy jest wam potrzebny. Paweł Maksym, maszynosfera.pl. Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy na następny odcinek.